that back, you put your hands in there. Just like that, yeah, you're famous in there. Do that, and make it rain over here. Happy Earth Day, cause you're quaking over here. It's getting wild over here. It's getting loud over here. A big crowd over here. Get the first day, cause you're over here. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Czekamy już tylko na rozpoczęcie kolejnego spotkania Ligi Weekendowej FIFA Ultimate Team. Może spróbować uderzenia na bramkę. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. No to będzie stuprocentowa szansa. Mamy bramkę, wyrównanie, a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście, od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Fabinho. To musi być gol! Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Jest pressing ze strony rywali. Jest szansa na kontratak. Nic z tego nie będzie. Kontratak musi zaskoczyć obronę, ale są przy piłce. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Przy piłce Sokrates. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Interwencja bramkarza udana, dalekie wybicie. Spóźniona interwencja. Szansa na dośrodkowanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Niewiele brakowało. Rywali uratowała poprzeczka. Mbappé. Neymar. Ten strzał może im dać prowadzenie. Ależ parada. Ederson wybija, nadal groźnie. No, bramka Neymara. Wspaniale, naprawdę kapitalnie to zrobił. Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronić. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. 2-1 to nie jest duża przewaga. Niestety strata piłki. Świetnie przeda się przez obronę. Ech, było blisko, ale bramka, jak widzimy, rozpocznie. Przeciwnicy złapali Messiego w pułapkę offside'ową. Ładnie pomyślane. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. A teraz przy piłce Figo. Carles Puyol. Kylian Mbappé. Pięknie go dostrzegł. Lionel Messi. Strzela Leo Messi. Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. Zobaczymy, co teraz zrobi. Sokrates. Świetnie teraz ten Stegen. Gramy dalej. Ładnie, ale nie ma bramki. Piękne uderzenie z voleya. Ależ byłoby co pokazywać w powtórkach. Na treningu takie piłki prawie zawsze wchodzą, ale jednak w czasie meczu jest tyle dodatkowych czynników.
Rafael. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Ronaldinho. Neymar. Kylian Mbappé. Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Ronaldinho. Blisko już do bramki. Ależ okazja Messiego. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Ależ się popisał. Jakaż pewność siebie, co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, do więzienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Bardzo ważna interwencja obrony. Rozpoczynają kontratak. Mbappé. To musi być bramka. Niesamowite. Broni Ederson. Krótkie rozegranie. Ryzykował, ale pewnie odebrał. I mamy kolejny rzut rożny. Teraz krótko z rożnego do kolegi. Piłka wychodzi poza linię końcową. Zaraz zacznie bramkarz. I piłkę przejmują rywale. Szansa, może coś z tego będzie. Dobrze odczytał intencje rywala. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? No i teraz Fabinho. Są Maxime. Ter Stegen odbija. Nie dali się zdeprymować rywalom i strzelili bramkę kontaktową. Teraz od remisu dzieli już ich tylko jeden gol. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Lionel Messi. Neymar. Piqué. Jordi Alba. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Neymar jednak traci piłkę. Ma do kogo podać. Ma sporo możliwości. Lionel Messi. Neymar. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Dobrze, przebił się.
Próba przelobowania obrońców udana, bardzo dobrze pomyślane. Zobaczymy, co teraz zrobi. To może być wyrównanie. A jednak nie, nie, ależ to była okazja. Mogli odrobić stratę, no szkoda, ale jak tak będą grać, to na pewno jeszcze zdążą coś stworzyć. Trener wyraźnie niezadowolony, zachęca swoich piłkarzy do zdwojenia wysiłku. Sporo bramek w tej pierwszej połowie. Mamy rezultat 3-2. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. I zaczynamy drugą połowę tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Na razie oglądamy dobre spotkanie, liczymy na więcej. Ma szansę na dośrodkowanie. Cristiano Ronaldo. Co teraz zrobi? Lionel Messi. Ale świetnie teraz zablokował. Niestety strata piłki. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Sergio Ramos. Ciekawe, jak to rozwiąże. Mbappé! Ach, szkoda tej okazji. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Pole karne, będzie ciężko. Wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Arbiter podyktował rzut wolny. No i Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Leandro Trossard. Ma teraz trochę miejsca. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Messi. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Co teraz wymyśli? Będzie miał okazję na dośrodkowanie. To był ważny odbiór. Będzie chyba podawał. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ryzykował, ale pewnie odebrał. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Mamy dzisiaj bardzo żywy mecz. Dużo się dzieje. Mamy walkę, mamy strzały. Czy będzie prowadzenie? Wspaniała gra w obronie. Odebrał mu piłkę. Niedokładne podanie Ronaldo i strata. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Sięgnął piłki ręką. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Wciąż więc mamy remis, ale bramka wisi w powietrzu. Raz za razem zagrażają golkiperowi rywali. Tym razem obronił, ale w końcu popełni błąd. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Andrew Robertson. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Powinien dogrywać. Jest Sokrates. Z tej pozycji może uderzyć. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ależ on się teraz cieszy.
fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Jest 4-3. Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie atakują niż bronią. I pewnie będziemy mieli emocje do samego końca. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobra okazja do oddania strzału. No wsparli teraz bramkarza. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Sergio Ramos. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Za chwilę może być dogodna okazja. Neymar. I przejęcie piłki przez Laporta. Niezła okazja do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Wrzutka w pole karne. No, strzał główką, obroniony, pewna interwencja. Powinni szukać innych sposobów. Takimi uderzeniami golkipera nie pokonają. Mają teraz trochę miejsca. Interwencja bramkarza udana, dalekie wybicie. Mają szansę wyrównać z rzutu rożnego. Krótko rozegrali ten rzut rożny. No strzela! Nie ma gola! Poprzeczka! Piłka nadal w grze. Przed chwilą zabrakło im tylko odrobiny szczęścia, żeby wyrównać. Zdecydowały centymetry, a bramkarza, no cóż, wyręczyło aluminium. Ciekawe, czy podetnie im to skrzydła, czy wręcz przeciwnie, z motywu... Sokrates! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Do końca meczu 9 minut. Znowu celne podanie tego zawodnika. Co teraz zrobi? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Będzie chyba podawał. Świetnie zablokowane uderzenie. Griezmann. No, mogą teraz skarcić rywali. Ma sporo możliwości. Świetnie to zrobił. Fantastycznie to rozegrali. Zabójczy atak z kontry. Obrona kompletnie nie była gotowa na tak błyskawiczną odpowiedź. Cios za cios. Wynik 5-4. To rzadkość na stadionach piłkarskich. Gomez. Laporte. Rozgrywają piłkę między sobą. Trzymają ją blisko własnego pola karnego. Już tylko bronią wyniku. Minął bramkarza i co teraz zrobi? Teraz. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Kolejny gol na ich koncie. Podwyższają prowadzenie. Mogą teraz uspokoić grę. Byle tylko za bardzo się nie rozprężyli. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec.